Serce Święta to jest scena główna, czyli w tym roku wyjątkowo Stadion Miejski. Natomiast z racji, że można powiedzieć teraz ciężar święta przeniósł się w to inne miejsce, to i Cekis będzie, obstawiamy, jeszcze bardziej frekwencyjnie obciążony. No i nie może być tak, że tutaj nie będzie atrakcji. Tak może zacznę od miejsca, czyli jesteśmy tutaj tuż przed budynkiem i tutaj standardowo będą stoiska. To będą zarówno stoiska kwiatowe, bo takie mamy. Natomiast najważniejsza część i to, co chcemy, żebyśmy się z tym kojarzyli, to jest Aleja Rękawiczki, czyli Aleja Rękodzielników. Czyli jak już każdy kupi sobie jakiegoś kwiatuszka, jakieś warzywo, to jeżeli ma być jakaś niepowtarzalna pamiątka, i to są zarówno pamiątki i gadżety ze Święta Kwiatów, jak i pamiątki takie jedyne w swoim rodzaju, to właśnie tutaj przed Cekisem mamy bardzo dużo chętnych, więc tak naprawdę w tym roku wydłużyliśmy tę naszą aleję i będzie praktycznie sięgała do parkingu za budynek, więc to po pierwsze Aleja Rękawiczki, natomiast jeszcze moc atrakcji w środku. Przed Cekisem tu front i kawałek do parkingu, ale też scena obok, tu z prawej naszej strony, albo z lewej, zależy jak to stoi. W każdym razie scena plenerowa Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach będzie tętnić życiem i co ważne, wpisze się w Święto Kwiatów, bo na każdy koncert na pewno wszyscy zdążą, bo scena taneczna rozpoczyna się nieco wcześniej niż główna na Stadionie Miejskim. Tak, to jest scenariusz, który próbowaliśmy rok temu, sprawdził się i po prostu tym samym, można powiedzieć, torem idziemy w tym roku, czyli scena taneczna, która jest zlokalizowana przy naszej scenie plenerowej. Godziny koncertów są wcześniej, tak żeby, jeżeli ktoś będzie miał takie ambicje, że przyjdzie zarówno na koncerty przy Cekisie, jak i na stadionie, to spokojnie zdąży. A oprócz tego Święto Kwiatów to ta doskonała okazja, żeby móc obejrzeć naszych lokalnych artystów, czyli nasze grupy, które rozwijają się, kształcą właśnie w Cekisie, więc tym będzie wypełniona nasza scena. No i oczywiście nie może zabraknąć konkursu na najpyszniejszą skierlotkę. Ja to się chyba będę, nie wiem, tydzień wcześniej odchudzać, żeby później móc te wszystkie szarlotki spróbować. Natomiast tradycyjnie też finał i rozstrzygnięcie tego bardzo wdzięcznego konkursu, cieszącego się niespłodnącym zainteresowaniem, to również wszystko na scenie plenerowej, a to samo ze wnętrz. Będą pająki i inne bezkręgowce, więc mrożące krew w żyłach, że tak powiem, widoki zapewniamy. Oprócz tego dla takich bardziej futrzanych, ale niekoniecznie myślę o ptasznikach, będzie wystawa kotów, więc też zapraszamy na wystawę kotów, która przewędrowała, bo wcześniej już była w Osirze, teraz będzie u nas. Natomiast wystawą, która jeszcze czegoś takiego w Skierniewicach nie było i tak naprawdę jest to efekt spotkania wyjątkowego człowieka z ogromną pasją, wyjątkowej postaci, która udostępniła nam tak naprawdę swoje zbiory starych gier wideo. I oprócz gier wideo, na których będzie automatów również, na których będzie można sobie po prostu pograć, to oprócz tego w Cekisie będą udostępnione figury niektórych postaci z tych gier. Czyli jak ktoś na przykład będzie chciał się sfotografować z figurą Lary Croft, no to będzie ta właśnie jedna z tych niewielu okazji, żeby to uczynić. Więc zapraszamy do Cekisu. Te wszystkie wystawy startują podczas Święta Kwiatów, natomiast i wystawa pająków, i wystawa tych starych gier komputerowych pod tytułem Stare, ale fajne, jeszcze przez miesiąc będą dostępne, więc jak ktoś nie zdąży podczas święta, to spokojnie jeszcze przez miesiąc będzie można odwiedzić nas tutaj w Cekisie. Do czego oczywiście gorąco zachęcamy. Zachęcamy do tego, żeby zajrzeć do Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Tu moc atrakcji nie tylko podczas Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, ale tak jak słyszeliśmy też miesiąc po, może i chwilę, kilka dni przed. W każdym razie 13-15 września to jest ta kulminacja tego, nad czym aktualnie Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach pracuje. My o wszystkim będziemy mówić na antenie Radia RSC, bo jeszcze przed nami parada, scena taneczna, mnóstwo wystaw i szereg innych działań, w które Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach jest zaangażowane. Bardzo, bardzo dziękuję. A właśnie ulotka.
Znaczy ulotka to żadna nowość, ponieważ co miesiąc publikacja takowa rzeczywiście pojawia się, natomiast jeżeli ktoś chce ściągę, to już są. Cały miesiąc cekisowy, ale przede wszystkim rozkład obydwu scen godzinowy i wszystkich atrakcji, to już można powiedzieć, że jeszcze ciepłe są w budynku cekis i w niektórych punktach w Skierniewicach, więc zapraszamy, oczywiście wszystko jest również w tej przestrzeni wirtualnej, zapraszamy do cekisu, nie tylko podczas Święta Kwiatów, ale przez cały rok. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia.